wyniku zmiany granic po II wojnie światowej niektóre wsie przecięto pasami granicznymi. W efekcie dramatycznych przesiedleń wymienili się prawie wszyscy ich mieszkańcy. Tak było z Korczminem, wsią leżącą niegdyś w północnej części województwa lwowskiego, a dziś w południowo-wschodniej lubelskiego. Raz w roku z końcem sierpnia spotkają się tam Rzymscy i Grecy katolicy, Ukraińcy i Polacy. Na ci dni otwiera się granica. Dawniej była to wieś mieszana kulturowo, ale z większością ukraińską. Polacy stanowili zdecydowaną mniejszość. Było też niewiele rodzin żydowskich. Sam Korczmin zamieszkiwali w większości Ukraińcy, natomiast kolonie Korczmin Polacy. To na kolonie dopiero po polsku mówili, a w wiosce po polsku nikt nie rozmawia, ani w szkole, ani nauczyciele, ani nikt. Na kolonii Korczmin pani mówi, że tam mówili po polsku, tak? Tak, tam mówili, bo byli kolonicy, to tam po polsku rozmawiali, a w wiosce to... Po ukraińsku. Po ukraińsku, ja tam polskie mowy to słyszę. Ja znaczy niby Polak teper. Ja w Polsce mieszkam, ja Polak, nie? Czuję się Polakiem? Polakiem się czuję, Polakiem. No a ta moja sąsida, to że znaczy, to my tylko nas dwoje jest, nie? No ale mój batko był Ukraińc, nie? A ja już Polak. No teraz znaczy, ja już skazany się po polsku. 60 lat w Polsce jestem, nie? I do szkoły wchodzą polski, do ukraiński. Ja znaczy tak i tak rozmawiam. Czy wzdłuż tej drogi, po tej stronie były jakieś domy? Byli. Tu jeszcze było, zaraz. Tu studnia była, to było dwa domy jeszcze po tej stronie. I tu po tej stronie dalej. Jak ta woda, tu też był dom jeden. Chcemy dotrzeć do tych ludzi, którzy pamiętają, jacy ludzie tutaj mieszkali, jakim językiem mówili, jak świętowali, czym się na co dzień zajmowali, czym od święta. Takie informacje odchodzą razem z tymi ludźmi. Co krok spotykamy się, że gdybyśmy przyjechali na przykład 5 lat wcześniej, 10 lat wcześniej, to na pewno dowiedzielibyśmy się więcej, bo żyli ci, którzy pamiętali. Dlaczego ksiądz przyjechał do Korczmina? Taka potrzeba była, bowiem najstarsza drewniana cerkiewka na Lubelszczyźnie, która właśnie znajduje się w Korczminie, była zagrożona i istniało takie niebezpieczeństwo, że ulegnie całkowicie ruinie. Złożyłem deklarację, że podejmę działania związane z ratowaniem i pracami konserwatorskimi. A tu, co to, każdy gospodarz był. Jeden miał więcej morgów, drugi miał mniej. I jakoś tam było, jakoś tam zgoda była. Nie było tu, że on Polak. Mógł być i chcieli kto, ale nikt na niego nie powiedział, że on Polak. Tutaj był ekumenizm i to taki zupełnie intuicyjny i naturalny, to znaczy nie było święt pojednania, tylko po prostu wszyscy w zgodzie żyli. Przed wojną i do 1944 roku panowała zgoda między tymi ludźmi, Polakami a Ukraińcami, i w ogóle ludzie nie mają pojęcia, dlaczego to nagle się tak stało, że zaczęły się mordy, wszystkie takie nieprzyjemne sprawy.
Moją znaczy matkę zarizali, nie? Moje sąsiedzi. Batko znaczy został. A moja matka miała no, niecałe 40 lat. Zarizali. My nie znamy, gdzie pochwała tam jest. Z tym miejscem w ogóle są związane trzy obiekty sakralne. Znaczy ta cerkiewka, która jest najstarszą tutaj w tym regionie z 1658 roku. Drugi obiekt to jest ikona, cudowna ikona z XVII wieku, nazywana również ikoną korczmińską. I trzecie miejsce to jest cudowne źródło, wokół którego odbywały się odpusty, dokąd przychodzili pielgrzymi. I te trzy obiekty po II wojnie światowej uległy zniszczeniu. Kim pan jest? Kim się czuje? A ja wiem, obojętnie, mnie już teraz obojętnie. Człowiek stary to już. Niech będzie, jeden powie Ukrainka, drugi powie Polka. Niech będzie tak i tak. Kiedy pytamy o wyznanie, to często się pojawia odpowiedź, no tak, i cerkwie, i kościoły, ale przecież to jest jeden Bóg. I przecież my się modlimy do jednego Boga i tak rzeczywiście jest. O mój Boże miłosliwy, o mój Boże miłosliwy, bądź nade mną litosliwy. Oj mój Boże. Cerkiew opuszczona ulegała stopniowej dewastacji, ruinie. Ikona wprawdzie przejęta, ale nierestaurowana, była bardzo w złym stanie, gdy ją odnaleziono na początku lat 90. W bardzo złym stanie. Źródło zostało zasypane, zniszczone. Po roku 50. cerkiew i źródło oddzielił od siebie kordon, granica państwowa. За давньою українською традицією ми зустрічаємо дорогих гостей хлібом. Моє прізвисько Бродзюк Євгеніуш, ту уродзоний в 41-му року в Корчміні. В року 47-му зосталися стąd з тих теренів висідлені на терени Елблонське. І там до тієї пори, правда, заміжкує. Прошу бачити. Я єсе Міхал, ту ще уродзілем, тутай билем хрщоний. I tutaj przyjąłem komunię świętą. Też zostałem wysiedlony z rodzicami na ziemię zachodnie. Czy pamiętaliście tą granicę, tam gdzie będziecie teraz przyjść, tam gdzie są te druty i tak dalej? Co tam tak, było? Ale wtedy kiedyś granicy tam nie było. Co tam po prostu stało w ogóle tam w tym miejscu? To były po prostu pola, a dalej właśnie była kaplica. Kaplica. To jest ta kaplica, do której teraz zdążamy, pójdziemy. Tak. I tam się odbywały te główne uroczystości odpustowe. Zebrał pan, może? Co pan pamięta o tej miejscowości? No, pamiętam trochę. No, pamiętam przede wszystkim, że tutaj w moim odczuciu kwitło dosyć bujne życie, nie tylko gospodarcze, ale również i kulturalne. I była tutaj w tym miejscu właśnie szkoła, tu gdzie stoimy mniej więcej tutaj. Tam dalej był dom ludowy. Była tak zwana kooperatywa, czyli sklep. Istniało tutaj takie stowarzyszenie Proświta, które głównie zajmowało się właśnie tym życiem kulturalnym. Pozostały tutaj już nieliczne obiekty z tamtych lat. I jednym z nich to jest ten budyneczek. Ten czerwony? Ten czerwony właśnie, kryty blachą.
To jest dom moich rodziców. Tak? Tak. Tam, i tutaj, pan się urodził? Tu się urodziłem, aha, tak właśnie. Spasy, Gospody, twoi i błogosławy na świecie twoje. Противників даруй, і Христом твоїм охорони людві. Ці, хто мешкали тут вчесніше, do II wojny światowej, nie z własnej woli musieli opuścić te miejsca, swoje domostwa. W tej chwili chcemy ich zachęcić. Nie bójcie się, przyjedźcie, zobaczcie to miejsce. Dotknijcie tych śladów, które pamiętacie jeszcze z dzieciństwa, ale również spotkajcie się z ludźmi, którzy tu teraz mieszkają. Nie po to, by im cokolwiek zarzucać, ale po to, by porozmawiać, jak wam się żyje tu teraz. No, o proklęciem się święczenie błogosławiajcie naród i Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. O proklęciem się tej wody błogosławiajcie w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. Wrócicie tutaj? Nie, tego się nie myśli. Tego się nie myśli. Cały czas się jeszcze ze starszymi osobami rozmawia, z naszymi rodzicami, ze znajomymi, którzy jeszcze żyją. Jest wielkie zaskoczenie. Nie mogą dojść do tego, jak to się stało, że z tych terenów zostali ludzie wygnani. Bo to nie było łagodne wywiezienie, tylko to było wygnanie. W Korczminie mieszkało 158 rodzin. Mieszkali Żydzi, mieszkali Ukraińcy, mieszkali Polacy. Żyli w zgodzie, w serdecznej zgodzie. Владиці Мар'яну, всьому священичому, у нашому чинові, отцям і братам нашим, всьому українському і польському народу, і сотвори Господи многі і благі літо. A jak przyszła niedziela, to gdzie się młodzież spotykała i bawiła? A tu świetlica była. Aha. Tu świetlica była, bawili się, zabawy były. Oj, prawie to niedzielę, zabawy były. No bo jak orkiestra była tutejsza, tu skrzypki, tu te cymbale, tak. Tu skrzypki, tu bęben i już cała orkiestra. No i grali na całe wioski, słychać było. Bo tak. Można było męża tak znaleźć? To miał szczęście. Щиро вітаю вас з проведенням кордонних українсько-польських днів добросусідства. Я випію чусочки. Сердечно бажаю всім учасникам святкового настрою успіхів і творчого зіткнення для здійснення добрих справ. A co to za zdjęcie? To zdjęcie to młodzież korczmińska wioski. Całe Korczmin to. No może nie wszystkie nawet ludzie. Taka wioska była, tyle młodzieży było. 40. A to jest z którego roku? A z którego roku? Ja nie wiem. A jest tutaj napisane? Zobaczymy. A tak, z 1940. A pani jest tutaj gdzieś? Jestem. Może. No, znajdziemy? No proszę. Znajdziemy? Proszę szukać. Tą piękną damą tutaj. Nie. Nie? A w której? Prawo czy lewej? Tę stronę. Z tą stronę. No. A to? O tak. Haha, mam. A co za budynek? A to świetlica była. Aha. To świetlica była. Bardzo ciekawe są też te opowieści, kiedy osoby tu mieszkające opowiadają, jak się udawały dawniej do miasteczka. Po co, w jakim celu, żeby coś załatwić, żeby na przykład kupić buty, albo sprzedać jajka czy ser. I chodzono do Bełza i do Sokala, które są w tej chwili na terenie Ukrainy. Dawniej to było centrum dla okolicznych wsi. Dzisiaj najbliższym miastem jest Tomaszów Lubelski, ale w tamtym kierunku się nikt nie udawał. A teraz nastąpiło coś takiego, jak właśnie odwrócenie świata w drugą stronę. Ci ludzie mówią o swoich marzeniach.
tu się bardzo ciężko żyje. Jakby marzeniem jest to, żeby było na chleb na przykład, żeby nie było deszczu i można było dokończyć żniwa. To jakby takie ci ludzie mają pragnienia. Żeby byli zdrowi, bo jest daleko do lekarza. Żeby był spokój i zgoda. Proszę ten paszport. Kim są parafianie i księdza? Część parafian to są mieszkańcy, prawda, rdzenni, Chorodła. Natomiast według kronik naszych parafialnych z lat 50. jest tam napisane, że 60% parafian przybyło właśnie z Zabuga, z okolic Włodzimierza. Tam przeżyli Gehennę, prawda, bo tam były te różne mordy nacjonalistów ukraińskich. Prawie każdy, który tutaj przybył, kogoś stracił po tamtej stronie. Ksiądz kanonik otrzymał z kościoła grekokatolickiego złoty krzyż z ozdobami. A dlaczego ksiądz myśli, że ksiądz to otrzymał? Po prostu ja mieszkam nad Bugiem. Te wszystkie jakieś ślady dawnej tej kultury, czy ukraińskiej, czy prawosławnej, czy grekokatolickiej, to trzeba poszanować. Są krzyże, czy kapliczki z napisami starocerkiewnymi. To trzeba poszanować, nie można tego zniszczyć. Był kiedyś taki problem, krzyż prawosławny i chcieli postawić krzyż katolicki, prawosławny usunąć. No pytam dlaczego? No bo to ruski. No a Pan Jezus to był ruski czy był polski? No Pan Jezus to Pan Jezus, mówię. No to jaki problem widzicie? Jak stoi prawosławny, postawcie obok niego, prawda, katolicki i będzie w porządku. I tak się też stało i tak jest do dziś dnia, prawda, stoi jeden krzyż i drugi. Gdy ksiądz Henryk Runkowski przyszedł do parafii w Chorodle, mimo że miał kościół parafialny, nie pozostawił obojętnie cerkiewkę, która stała tuż obok, 50 metrów od kościoła. Dlatego proszę bardzo Waszą Eminencję, aby przekazać tą ikonę błogosławionego Mikołaja Czarneckiego. Niech on będzie Waszym patronem w tych dobrych waszych poczynaniach tam w parafii Chorodło. To, że ta cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja jest w takim stanie, jest zasługą księdza wspólne z parafianami. No parafian przede wszystkim. Ja tylko dałem pewną inicjatywę. Ona była przez 30 lat użytkowana jako magazyn. Mebli tam różnych innych, to tak jak to w czasach komunistycznych się działo, że ze świątynię zamieniano na magazyny, była zdewastowana, zniszczona. I tak pomału własnymi środkami, praktycznie bez żadnej pomocy ze strony państwa, wyremontowaliśmy. I dzisiaj to służy jako taki kościół pomocniczy parafii rzymskokatolickiej w Chorodle. Więc ponieważ zachował się ten ikonostas piękny, widzę, że to ikonostas stary, że to jest ikonostas rokokowy. No więc co? Najłatwiej byłoby to rozebrać, gdzieś tam złożyć do jakiegoś magazynu i robaki by zjadły i byłoby po krzyku, bo przecież do naszej liturgii on jest niepotrzebny. Ale on jest piękny, prawda? Trzeba też mieć to na uwadze, że to jest piękny, że ktoś się przy tym napracował, że to też umodlone, że to poświęcone było. No i podjęliśmy najpierw decyzję, że jakoś to odnowimy. A czy rozmawiacie się między sobą z innymi mieszkańcami w ogóle o tym, co było kiedyś tak, w Korczminie? Tak, rozmawiamy, co było kiedyś. Ja nie jestem tutejszy, tutaj nie jestem z Korczmina, nie? No właśnie. Ja jestem z Uchnowa. Ale ważne jest to, że mieszkasz tutaj. Tu, że mieszkam. Tak. A o czym rozmawiacie, jak rozmawiacie? Jak rozmawiamy? Już wam tłumaczę, jak rozmawiamy. Rozmawiamy tak,
żeby było dobrze. I chcemy, żeby znaczy, tego kordona, tej, znaczy, tej granicy między nami nie było. Bo jutro, znaczy jutro nie, pojutrze, znaczy w sobotę, jak tam będzie odpust, nie? A, ten posesja. Tak, do mnie przyjadą moi koledzy, znaczy nie? Tak. Któryśmy chodzili razem do szkoły, takie maleńkie my były, że nie? No. I winni do mnie przyjdą się. A co będzie wtedy, jak oni przyjeżdżają? Co będzie? Ja znaję, co będzie. To będzie, każe, że piję grzywkę dobrą. Ja mam swoje, co prowadzą, nie? No, znaczy ja się, znaczy... To już przygotował, nie? Żeby oni wszystkie przyjadą. Jako, żebyśmy żyli jako koledzy, jako ludzie, nie? Jako, znaczy, żeby to było dobrze. Ale co będziecie robić? Śpiewać po polsku, po ukraińsku. Będziemy śpiewać. U mnie to w tej chacie. Przez wiele dziesiątek lat na rany, które powstały w sercach ludzi mieszkających na pograniczu polsko-ukraińskim, sypano niestety sól. I to robiono z premedytacją, robiono to świadomie, by pogłębić podział między społecznością polską i ukraińską zamieszkującą te tereny tutaj. I wydaje mi się, że naszym zadaniem, zadaniem duchowieństwa jest uleczyć te rany. Powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, by ta granica była przyjazna, by nie budziła lęku. Ona nie musi być drutem kolczastym, ona nie musi być rowem wykopanym, ona nie musi być podwójnym pasem zaoranym. Niech to już odejdzie do lamusa przeszłości.